tvpodkarpacie.pl. Czy może pan potwierdzić, że pan Milan Staż nie jest już trenerem mistrzów Polski? Tak, pan Milan Staż poprosił zarząd o rozwiązanie kontraktu. Istniała taka klauzura przed podpisaniem tego kontraktu. I jutro przyjeżdża pan Stefan Mikesz i będzie prowadził drużynę mistrza Polski. Na razie jest to kontrakt do 31 marca. Jakie były powody tej decyzji trenera Milana Stasza? Jakie argumenty przedstawił zarządowi? Była to sprawa dotycząca kontraktu, czy objęcia posady trenerskiej w Koszycach, mistrza Słowacji. Myślę, że tutaj oczywiście mogliśmy próbować go zatrzymać, ale nie jesteśmy Barceloną, nie jesteśmy Koszycami, nie jesteśmy drużyną KHL-u, gdzie możemy takie warunki stawiać najszybciej, jak to było możliwe. Doprowadziliśmy do rozmów z potencjalnymi kandydatami i dlatego od jutra obejmuje drużynę pan Stefan Mikesz. Trener Mikesz prowadził zespół w niemieckiej lidze, z trzeciej ligi doprowadził do Delu, później był przez 5 lat trenerem reprezentacji 20 Słowacji. 23 stycznia, do 23 stycznia był trenerem Slovana Bratysława. To myślę, że trener z piękną kartą. Myślę, że tą kartę zapisze również u nas sukcesami. Jak ta zmiana, tak powiedzmy niespodziewana, wpłynie na zawodników, na cały zespół? W tej chwili mamy tylko zawodników, którzy grali ostatni mecz tutaj z Preszowem, natomiast kadrowicze po występach w Kijowie będą w czwartek i wtedy zostanie trener przedstawiony całej drużynie. Nie ma czasu na różne tutaj historie. Jutro wyjeżdżamy do Miszkolca na kolejny sparring. 22 wylatujemy do Norwegii. No jest czas napięty i oczywiście trzeba szczerze przyznać, że jak gdyby wymiana tego trenera jest zbiegła się dość nieszczęśliwie. No niemniej jednak takie jest życie i tutaj nie zamierzamy płakać nad rozlanym mlekiem. Po prostu trzeba było szybko podejmować decyzje i te decyzje są. Jutro melduje się pan trener i jedziemy już z nowym trenerem do Miszkolca. Zawodnicy są profesjonalistami. tvpodkarpacie.pl